Dzisiejszy dzień w życiu szkoły jest najważniejszy. Kolejni pierwszy klasiści poprzez uroczyste ślubowanie i głosowanie staną się prawdziwymi uczniami szkoły podstawowej w Ogarze. Uroczystość głosowania na uczniów jest naszą wieloletnią tradycją. Ten szczególny dzień przyjmują dzieci, nauczyciele, wychowawcy, ale najbardziej chyba rodzice pierwszaków, którzy bezgranicznie obdarzają swoje dzieci kwietnym uczciem miłości. Drodzy rodzice, kochajcie swoje dzieci, bowiem to one często pokazują nam, co w życiu jest tak naprawdę ważne. One mają w sobie jakieś światło, a przede wszystkim otwartość, której nam tak często brakuje. Bądźcie dumni ze swoich dzieci, które w dniu dzisiejszym przekraczają kolejny próg w swoim życiu. Zaczynają być prawdziwymi uczniami naszej szkoły. My, najstarsi uczniowie tej szkoły, gorąco witamy pierwszoklasistów. Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Dręczewską. Dyrektor szkoły panią Annę Lękiewicz-Kojenka. Zapraszamy na program artystyczny w wykonaniu pierwszego. Na imię Patrycja mam i taką radę
Jestem Julia Szczęśliwa, warto w klasie siedzieć krótko i lekki pisze minut. Jestem Zuzia Szczyma, w szkole nigdy nie płakał. Pięknie pisze literki w zeszycie, może pokażę jak nie wierzyć. Doskonale się zaprezentowaliście. Nagrodę otrzymacie dyplom na wasze całej klasy. Wy, pierwszaki, odpowiedzcie teraz na pytanie. Jak wyglądać na szkole prawidłowe zachowanie? Nigdy nie skarżę się na to, nie przyjdzie.
A jaki powinien być wzorowy uczeń? Dopowie pierwsza uczennica klasy czwartej. To jest wzór dla całej szkoły, koleżeński i wesoły. Wszystkich lubi i szanuje, nie dokucza, nie wariuje. Myślę, że wzorowy uczeń nic nie niszczy, nic nie tłucze. Dba o ciszę i porządek, w klasie sprząta każdy kątek. Wzorowy uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pary. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze świetny ucznia, że na lekcji się nie spóźnia i odprawia wszystkie prace. Tak, nie może być inaczej, to ktoś, kto przykłady w świeci. Wzorem jest dla wszystkich dzieci, pracowity, kulturalny, jednym słowem nienaganny. Wszystkie rady słuszne, jeżdżamy do zuchy, prawdziwi uczniowie, nie zadają. Już macie zaliczone kolejne zadania. Zaraz następne przygotowanie stanie. Oto dyplom dla Was. Zdrowy uczeń, zdrowa uczennica. A teraz seria pytań o naszym kraju. Pytanie nietrudne, to każdy z Was przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna? Polska! W biało-kruj pytach nasz polski znak. Polska! Z podwórka Rady Wielkiejska płynie przez Kraków królowa naszych rzek to? Wisła! Jak nazywa się polskie morze? Morze Bałtyckie! Stolicą Polski jest? Czym zdobyta? Fiolki!
A czy znacie jakiś polski taniec? Trzeba mądrości, ale przyda się również uśmiech.
Wielkopolskiego dokonacie, otrzymać wspaniałą dyplomę śmiechu. Na podstawie tego, co dzisiaj zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, uznajemy, że te wyszaki zasłużyły na to, aby zostać prawowitymi uczniami naszej szkoły. Wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna i stolica. Znają nasze barwy ojczyste, piękne recytują i śpiewają. Znają zasady zachowania się w szkole. Są doskonale rozliczone, zwinne i szybkie. Dzięki i zwinnie pracują na zajęciach. Są wystarczająco świetne, żeby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole. Cóż mam powiedzieć? Wasz egzamin zdany. Takich pierwszaków chętnych w naszej szkole wybrano. Dziękujemy pierwszakom za piękny występ z wielkimi brawami. Do hymnu.